Ogromną siłę rażenia ma kryzys gospodarczy wynikający z pandemii. Rządowe próby łagodzenia gospodarczych skutków epidemii są oceniane różnie, choć niewątpliwie na ratowanie gospodarki z państwowego budżetu popłynęły ogromne środki. Wspierać lokalny biznes stara się również suwalski samorząd. Pocieszające jest to, że duże firmy pracują. Nie ma przestojowych, nie ma zwolnień pracowników i to jest bardzo pocieszające. Te branże, że dotknięte tym kryzysem, między innymi hotelarstwo, gastronomia, chociażby tutaj widzimy, mają problemy i tutaj, jeżeli są jakieś wnioski kierowane do ratusza o udzielenie pomocy, to takiej pomocy, jeżeli są oczywiście tutaj spełnione warunki. Udzielamy takiej pomocy poprzez rozkładanie na raty należności podatkowych, czy umarzanie nawet i jesteśmy dzisiaj na etapie rozpatrywania 6 takich covidowych wniosków. Kolejnym rozwiązaniem może być system bonifikat lub nawet zwolnień z opłat czynszowych za najem lokali, informuje prezydent. Wiemy, że akwapark niby jest czynny, ale to w minimalnym zakresie. Nie ma tam tylu klientów co zawsze. Tam są różne punkty usługowe i te punkty usługowe zwróciły się też do Ośrodka Sportu i Rekreacji o zwolnienie bądź też ograniczenie wysokości czynszu. I dyrektor Borysiewicz ma zielone światło, ma tutaj prawo, kompetencje obniżenia tego czynszu. Oczywiście tutaj w uzgodnieniu ze mną. Na spadki obrotów skarżą się kupcy handlujący na bazarze, ale jak informuje nas prezydent Renkiewicz, w opinii prezesa PGK spadek ten wynika z tego, że nie ma na targowisku klientów z Litwy. Jest taka petycja wystosowana do zarządu spółki PGK w sprawie obniżenia czynszów, czy tam zwolnienia, bo nie widziałem dokładnie treści tej petycji, ale dyrektor, prezes Przybysz mówił o tym i rozmawiał ze mną. I czekamy teraz na rozwiązania rządowe. Jednak jak dodaje Czesław Renkiewicz, doszliśmy do takiego wniosku z prezesem, że zawsze najtrudniejszy okres dla bazaru to jest okres stycznia i lutego. Po świętach, po nowym roku, tam się praktycznie ten handel taki zamiera. Zresztą to jest okres zimowy, typowo zimowy i wobec tego to pan prezes, jeżeli będzie widział uzasadnienie oczywiście dla tych przedsiębiorców odpowiednie, to zastosuje takie ulgi w opłatach tych czynszowych, które są właśnie płacone przez przedsiębiorców działających na bazarze.